Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej oto amerykańskiej racji żywnościowej na cold weather, czyli zimną pogodę. Zapraszam! Jeśli widzieliście jeden z naszych ostatnich filmów, to na pewno kojarzycie mój stosunek do tego typu gotowych racji żywnościowych. Jeśli go nie widzieliście, to zachęcam jak najbardziej. Tu będzie odnośnik do tego filmu, ponieważ omówiłem w tym filmie różnice, cechy wspólne takich racji, które można kupić gdzieś w sklepie, w internecie i racji, które można sobie przygotować samodzielnie w oparciu o produkty kupione w sklepie. Gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. W dużym skrócie. Takie racje żywnościowe tego typu nie są fundamentem mojego zapasu żywności. Nie oznacza to, że ich nie mam, że w ogóle uważam, że są bez sensu. Broń Boże. Po prostu uważam, że ich przydatność w przygotowaniach na trudne czasy ze względu na koszt jest ograniczona. Ale nie mogę powiedzieć, żebym takich racji nie miał i nie używał. W samochodzie, którym ty przyjechałem, żeby nagrać dla Was ten film, też mam dwie racje żywnościowe, właśnie amerykańskie MREs, bo w takich sytuacjach, jak właśnie na przykład utknę samochodem gdzieś w śniegu, to racja żywnościowa taka zawierająca podgrzewacz do zagotowania czy podgrzewania tego posiłku będzie jak znalazł. Skąd w ogóle pomysł na ten film i na omówienie tych racji? Ano, jakiś czas temu dostaliśmy takiego maila. Słuchajcie, chłopaki, może chcielibyście przetestować takie racje, mam ich trochę więcej do sprzedania. Może byście chcieli przetestować i coś o nich widzom swoim powiedzieć. Tego typu propozycje zawsze są dla nas ciekawe, ponieważ uważamy, że jeśli można pokazać Wam coś, co Was potencjalnie może zainteresować, to warto. No i dlatego właśnie dostaliśmy te racje do przetestowania. Zajrzyjmy, co jest w środku. W ogóle nie wiem, czy to się da otworzyć bez jakiegoś noża. Mam nadzieję, że się da. Jest napisane, że się da, ale nie wiem. Zobaczmy. Da się. Patrzcie, da się to otworzyć niczym opakowanie chipsów, a nawet powiedziałem, że trochę łatwiej. Dobra, co my tu mamy? Beverage case, beverage base powder, cherry. To jest, zdaje się, jakiś cherry flavored, no fruit juice. To jest jakiś napój o smaku cherry, czyli wiśni, który w składzie ma cukier, maltodekstrynę, kwas cytrynowy, barwniki, witaminę C, coś tam z soi oraz aromaty naturalne i sztuczne. Tutaj na odwrocie jest informacja o tym, ile to ma kalorii. Ja to wszystko potem pokażę z bliska. Nut Raisin Mix, czyli mieszanka orzechów i rodzynek. Pod jednym z ostatnich materiałów zwróciliście uwagę na to, że właśnie takie mieszanki orzechów z rodzynkami są idealne do robienia takich racji żywnościowych. Widocznie producent tych racji też sobie z tego zdawał sprawę. Co tutaj mamy? Czekoladowy wafelek sportowy. W ogóle, czy zwróciliście uwagę na mój piękny, zaimprowizowany kartonowy stoliczek? To jest jakiś taki mały pakiecik, w którym jest tak, mokra chusteczka z tego co widzę, nie wiem co to jest tu, pewnie papier toaletowy, jakieś gumy do rzucia, dobra, to potem wszystko rozpakuję dokładnie, żebyście mogli sobie to obejrzeć, na razie to wyciągnijmy. Cranberries sliced, czyli to są, cranberries to są zdaje się żurawiny. Najbardziej podobają mi się te fantastyczne brązowe torebki. O rany, co to jest? Stroganoff with beef and noodles, freeze-dried, czyli liofilizowany stroganoff z kluskami i wołowiną. Stroganoff wołowy z kluskami. I łyżka. I tyle. Co jeszcze można o tym powiedzieć? No, jak zauważyliście, na pewno to opakowanie jest, ma biały kolor, ponieważ zimą jest śnieg i wiadomo, że jakbyśmy siedzieli gdzieś w okopach albo chowali się w lesie przed wrogami, to wtedy dobrze mieć takie jedzenie zapakowane w torebkę, która naszej pozycji nie zdradzi wrogowi, a więc nie w czerwoną, świecącą w ciemności, tylko właśnie w taką białą. Nie bez przyczyny te rzeczy również są brązowe. Poza tym ta torebka jest bardzo solidna. Nie wiem, z jakiego ona jest zrobiona plastiku. Zastanawiam się nad tym pod kątem tego, czy można ją wykorzystać do przyniesienia wody, ale wiecie, myślę, bądźmy szczerzy, zawsze się zastanawiam, kiedy jest dyskusja odnośnie chemikaliów, które z plastików przenikają do wody. W kryzysowej sytuacji się zawsze zastanawiam, jakie to ma znaczenie. Jak człowiek w trudnych czasach nie będzie miał jedzenia i dostępu do wody, to naprawdę to, że tam jakieś odrobina chemikaliów z tej torebki, w której on tą wodę przyniesie, do tej wody się przedostanie, będzie miało znaczenie, uważam, znikome. No, ale
są różne filozofie. Worek jest solidny, więc myślę, że wodę można byłoby z niego w nim przynieść ze strumienia. Właśnie pomocnik zgłosił mi, że jest głodny, to dlatego, że tak tutaj opowiadaliśmy o tych rzeczach, które tutaj są i może to jest dobry moment, żeby je spróbować, ale to za chwilę. Jeśli chodzi o zawartość tej saszetki, której wcześniej nie rozpakowywałem, czyli tej tutaj, to jest nią papier toaletowy, zapałki, gumy do rzucia, mokra chusteczka, sos tabasco, zabielacz do kawy, nie zawierający mleka, liofilizowana kawa oraz cukier. I tak wygląda cała zawartość zimowej racji żywnościowej. No dobra, jesteśmy już przygotowani do sprawdzenia, czy to się w ogóle do czegoś nadaje. Zacznijmy od przyrządzenia kawy. Dobra. Kawę trzeba zalać 6 uncjami. Uncja to jest około 30 ml, czyli... Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że to wygląda jak najzwyklejsza w świecie kawa rozpuszczalna. Nagram to jeszcze drugą kamerą. Nie wiem, nie widzę. Tak to wygląda. Padło mi do środka. Od razu wsypiemy śmietankę. Znaczy zabielacz. I cukier. Jeśli o mnie chodzi, to powinno tego cukru być znacznie, znacznie więcej, ponieważ ja lubię wszystko mocno słodkie. Jak to kawa rozpuszczalna, nie chce się za bardzo rozpuszczać. Dobra, to postawmy tu i bierzmy się za dalszą część roboty. Teraz tak, to trzeba rozerwać, tylko nie do końca wiem, jak to rozerwać, więc spróbujmy to rozerwać jakoś tak sensownie z głową. O, słychać, jak się zasysa. Słyszysz? Bo jest to w środku rozpakowane próżniowo, więc słychać, jak to się zasysa. No nie do końca o to mi chodziło. Szczerze mówiąc, to wygląda to jak owsianka wymieszana z bananami. Widzicie? Jak owsianka wymieszana z bananami. Dobra. Do tego trzeba dolać 16 uncji, czyli mniej więcej 500 ml i wymieszać. I poczekać 10 minut, więc lejmy tę wodę. Teraz zaczyna to pachnieć mięsem. Odliczamy 10 minut. Nie odliczamy 10 minut, bo jeszcze trzeba to zamieszać. Dobra, teraz to zamknijmy, żeby nam to ciepło tutaj nie uciekało stąd za bardzo. Brakuje w zestawie jakiegoś takiego zapięcia do tego, ale taki wsuwka do włosów damska spokojnie by w tym celu wystarczyła. Nie mamy nic takiego. Ostatnia z rzeczy wymagających dodania wody to jest ten napój o smaku wiśniowym. Zasady przyrządzenia są takie. Tam oczyszczoną wodę, bla, bla, bla. Urwać tutaj. Tak, rozerwać opakowanie. Wlać. Ile tu jest? 12 uncji, czyli około 360 ml zimnej wody. Do tej linii zamknąć, tutaj jest takie właśnie opakowanie z zamknięciem, zamknąć, wymieszać i używać to tylko raz do picia. Ja to mam w drugim garnku, mam przygotowaną zimną wodę, więc tutaj już mogę wlać odpowiednią ilość, to po otwarciu pachnie jak landrynki. I widzę, że kolor się zmienia też, nawet chyba trochę za dużo wlałem. Dobra, zamykam. Może się uda zamknąć to, żeby nam się nie rozlało. Zamknąłem. Teraz będę mieszał. Dobre, nie wylewa się. Nie to, że ja to trzymam, żeby to było zamknięte, tylko jak tak zrobię, też się... Tak, nie wylewa się. Widzicie? Widzicie to? I z uchwy, że... ale czadowe. Nie no,
Szczerze mówiąc, muszę przyznać uczciwie, że ktoś nad tym pomyślał. Ktoś pomyślał o tym, jak to mądrze zrobić. No ale to mogli zrobić inaczej, żeby to stało, ale nie chce stać. Dobra. Dotychczasowe spostrzeżenia w czasie, kiedy to się jeszcze będzie chwilę grzać. Fajnie, że to główne danie jest liofilizowane, bo tutaj dolewam pół litra wody, czyli w procesie liofilizacji, czyli w procesie tego usuwania wilgoci, usunięto z niego pół kilograma wody. Napój też jest o 400, tam 360 ml lżejszy, mililitrów i miligramów. Orzechy oczywiście, batonik nie są liofilizowane, cała reszta tak. I to jest fajne, bo dzięki temu mamy rację, która jest bardzo, bardzo lekka. Z drugiej strony oczywiście jest to wada, ponieważ te wody do przyrządzenia tych posiłków trzeba skądś wziąć. Co więcej, te wody trzeba zagrzać. W tej racji Arpolo, którą pokazywałem w jednym z ostatnich filmów, mieliśmy gotowe danie z podgrzewaczem chemicznym, tak? Czyli trzeba było go uruchomić. Tam odrobina wody do uruchomienia tego podgrzewacza była jak najbardziej w samej racji i to w ilości zupełności wystarczającej. Natomiast tutaj trzeba mieć tak naprawdę około kilograma, około litra wody i jeszcze jakąś możliwość, żeby tę wodę podgrzać. Zacznijmy może od kawy. Kawa jak kawa. Moim zdaniem dużo za mało słodka, no ale to dlatego, że ja po prostu lubię wszystko bardzo, bardzo słodkie. Teraz spróbujmy ten napój. Napój ma 130 kalorii. W tym napoju 130 kalorii, ponieważ w opakowaniu jest 20 gram cukru, 33 gramy węglowodanów. 20 gram cukru to są 4 łyżeczki cukru. To jest dosyć dużo. Zobaczmy, jak to będzie smakowało. Uwaga, otwieram, żebym się tylko nie zalał. A potem czerwone plamy na mojej pięknej pomarańczowej bluzie. Pachnie jak landrynki, serio. Smakuje jak rozcieńczone landrynki. Niezłe. Da się wypić ewidentnie. Fajnie, że mogę to sobie zamknąć i potem mogę sobie to położyć na stole z pięknego kartonowego pudła, żeby mi się to nie wywaliło. Dobra. Boję się o ten mój stół. Lećmy dalej. Jedzenie. Już mogę trzymać w ręku, ponieważ już nie jest wrzące. Teraz ma postać jakiegoś białego gluta. Jak to smakuje? Pachnie mięsem. Co jeszcze możemy o tym daniu powiedzieć w ogóle? Zawiera wołowinę, śmietanę, gumę guar, karageny... Dobra, nie będę tego wszystkiego czytał, bo to są po angielsku, nawet nie wiem, jak to się tłumaczy. To danie ma 590 kalorii. To danie ma 590 kalorii, czyli bardzo dużo, tak? 590 kalorii to jest tak naprawdę 1/3. Prawie 1/3 tego, co człowiek powinien zjadać dziennie, licząc, że powinien zjadać 2000 kalorii. Z tego z tłuszczu jest tych kalorii 200. Mamy tutaj 22 gramy tłuszczu, 70 gram węglowodanów, 27 gram białek i błonnika 11 gram w tym jest. Spróbujmy. Mięso smakuje jak kotlet mielony, bardziej. No a pewnie to mięso jest tu zmielone, więc... Ale smakuje jak mięso. Kluski smakują jak kluski, sos smakuje jak sos. Bardzo, bardzo to jest smaczne. Zaraz to zjem w całości, tylko powiem wam jeszcze o pozostałych rzeczach. No a tu jest sos tabasco, ale nie będę tego dodawał. Następnie, wafelek czekoladowy. Trochę mi się będą w ustach mieszać smaki, ale jakoś to będę musiał przeżyć. Wafelek czekoladowy wygląda jak nie wiem co. Wcale nie jest bardzo twardy. Mocno czekoladowy. Tu mamy 200 kalorii. Dobra. Nie jest chrupiący. Ma taką konsystencję. Jakby mocno zmielonych. Sezamek wymieszanych z chałwą. Bardzo, bardzo mocno kakaowy. Spoko. Dobra. Mieszanka orzechów z rodzynkami.
Jakie mamy tu orzechy? Mamy tak, orzechy włoskie. Orzechy jak orzech. Orzechy ziemne. I rodzynki. Zwykła mieszanka studencka. 310 kalorii w tym małym opakowaniu. Niecałe 60 gram orzeszków. Bardzo dobre. I ostatnie danie. To również około 60 gram. Dwie uncje. Żurawin. No, żurawiny wyglądają jak żurawiny. Bardzo dobre. Jeśli chodzi o ilość kalorii, która jest w tej racji, to tak. W głównym daniu jest 590. Zaokrąglajmy to, bo się, znaczy nie doliczę. Przyjmijmy, że 600. Tu jest 190, czyli 200. To jest 800. Tu jest 310, czyli 1100. 200, 1300, 1400. Niecały 1400 kalorii. Czyli całkiem sporo. Pora na podsumowanie tej racji. Gdybym miał to zrobić w kilku zdaniach, to powiedziałbym przede wszystkim, że liofilizacja była świetnym pomysłem, bo dzięki temu racja jest bardzo lekka. Z drugiej strony jest to też wada, bo trzeba mieć wodę i jakiś sposób, żeby tę wodę podgrzać do przygotowania tego jedzenia. Po drugie, jedzenie jest całkiem smaczne, zarówno główne danie, jak i dodatki. Wiadomo, że nie każdemu będzie smakować, ale myślę, że w większości z Was. Po trzecie, te dodatki, czyli ta mokra chusteczka, te zapałki, nie jest ich bardzo dużo, w związku z czym nie powodują, że ta racja się robi jakoś dużo, dużo większa. Z drugiej strony uważam, że można byłoby dać do środka więcej cukru, ponieważ ja lubię wszystko bardzo słodkie. I jakiejś soli, pieprzu może, bo sos tabasco jest spoko, ale ja wolę wszystko mocno solić. Decyzji o tym, czy warto ją kupić, za Was nie podejmę. Musicie zrobić to sami. Zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. I do zobaczenia!